Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco oraz serdecznie. Z tej strony Kosmo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek i o godzinie 19 standardowo do decim 4 pojawiła się zapowiadana już wcześniej aktualizacja, która ma dodać do nas usprawnione kolory skóry. Oraz ma dodać rzeczy zainspirowane Ameryką Łacińską, także zobaczymy co tutaj doszło ciekawego i jeszcze ma naprawić dwie nowe fryzury z gry, także poszukamy sobie, poeksplorujemy, zobaczymy co jest tam nowego, także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Zaczynajmy. Dobrze, zacznijmy od odcieni skóry. Zobaczymy, czy jakkolwiek się one zmieniły. Co prawda te nowe odcienie skóry i te wszystkie 100 i, i, i te wszystkie wiecie, suwaki, i to wszystko, które mają dojść, dojdą dopiero w grudniu. Tutaj odcienie skóry miało się tylko poprawić, także poklikajmy sobie wszystko. Na razie dużych zmian mogę powiedzieć, nie, nie widać u mnie zupełnie szczerze na ekranie, ale to się jeszcze przyjrzeć będzie trzeba. To jakoś dziwnie to wyglądają cienia, ale nie to wszystko jest to samo. Zobaczmy jak skóry dla osób ciemnoskórych, bo tutaj był największy problem z tym, i wydaje mi się, że tu jakieś się cienie pojawiły, tutaj jakieś zmiany, i nie ma też tego już wcześniej będącego i tego, co pokazywałem wam na poprzednim filmie, tej takiej plamki tutaj na przykład między oczami. Wydaje mi się, że tego nie ma, że tego już nie widzę, mam taką nadzieję. Także dużych zmian, no troszeczkę inne są. Lepiej są jakby, nie wiem, rozświetlone, widać, że, że mają jakieś cienie i nie są takie płaskie, te odcienie tak mi się wydaje, ale mogę się mylić Natomiast nie widzę jakiś. o nie Przecież ta plamka jest, jest identyczna Tutaj, tu jest identyczna, widzę ją Totalnie O co chodzi? Czy tu miało się, się poprawić, czy Coś, bo ja nie widzę żadnej Poprawy, zupełnie Zupełnie szczerze hm. Okej, okay. aż jestem ciekawy Czy, czy ja jestem ślepy, czy Serio nic się nie poprawiło, wiem, że Miał być dodany nowy tatuaż więc sprawdzę czy jest, nie wiem, może mi się tak tutaj jakimś jakimś cudem nie pobrała No nie, to miał być ten nowy, słuchajcie, tatuaż i on tutaj jest, także macie już widok na nowy tatuaż Ale, no, ze skinami to ja naprawdę zmian dużych nie, nie, nie zauważyłem, jakby Wsze Cały czas jest ta plamka, mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej widoczna niż była W szczególności na którym to skinie było, chyba... Na tym, widzicie tą plamkę tutaj? Jest totalnie... O, teraz jak mam podświetlać to widać, widzicie, to jest taka ciemniejsza plamka Mhm no to fajnie jej, dobrze wiedzieć, że naprawiacie rzeczy superansko po prostu. Dobrze, przejdźmy teraz do nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o ubrania, ponieważ pojawiło się troszeczkę nowych ubrań właśnie związanych z kulturą łacińską, także sprawdźmy sobie gdzie one dokładnie są. Nie będzie tego też tak łatwo znaleźć. O, to jest na pewno nowe. Słuchajcie, takie właśnie rzeczy z motylkami i z tutaj naszą lamą, także tutaj mamy nowe ubranko jakoś jakieś takie, nie wiem do końca co ma to oznaczać, jakie to ma jakie to ma związek z kulturą łacińską. I tutaj mamy taką właśnie bluzę również Co? Prawda, te obydwie rzeczy są dodane, niestety, e, lub stety, a raczej, no niestety, one były już wcześniej grze, tylko po prostu zostały dodane jako rekolory za darmo. Były w którymś z dodatków, tak mi się wydaje, że w studenckim życiu, ale do końca nie jestem pewien. E, wiem, że jeszcze dziecko dostało jedną nową, właśnie, koszulkę. Także od razu sobie zobaczymy, gdzie ona jest, na samą górę. O, to jest, słuchajcie, to z tym właśnie motylkiem, coś takiego nie jest, to jakoś mega piękne, ale to z króliczkiem, takim e, jakby z takim sassi lukiem jest całkiem, całkiem. Ok. Także jeżeli chodzi o kasa, to byłoby wszystko. Ja naprawdę powiem wam zupełnie szczerze: nie widzę żadnej zmiany w odcieniach skóry. Jeszcze będę szukał teraz naprawionych włosów, czy któreś włosy się zmieniły. Chodzi tutaj o włosy z gry podstawowej, które miały mieć, słuchajcie, jakąś zmianę. Nie wiem, czy któreś, może też się zmieniły jakoś, któreś miały zostać poprawione, ale ja naprawdę nie widzę żadnych zmian obecnie w tych włosach. Nic. Może te się trochę zmieniły? Te wyglądają troszeczkę inaczej. Tak mi się wydaje, że te są jakieś inne. Natomiast, mm, no tutaj tekstura wygląda trochę lepiej i widać, że są włosy, a nie jakaś papka. Więc to może być coś, um, coś, takiego właśnie tutaj. To może być to, co się zmieniło. Także słuchajcie, tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Bo inne rzeczy raczej, raczej nie. W takim razie przejdźmy do trybu budowania, kumpanie, zobaczmy, co tam się zmieniło. Z nowych rzeczy mamy na pewno taki nowy, tradycyjny grill, tak on wygląda. Jest akurat ładny, to mi się mega podoba. Fajnie wygląda, także to jest coś fajnego dawno grillów, żadnych nowych nie mieliśmy, także to jest spoko. Mamy nowy stół do jadalni w takim hiszpańskim stylu, który jest mega piękny. To akurat jest coś bardzo, bardzo fajnego. Zobaczcie, jaki fajny. Można sobie, słuchajcie, do Salwadorady. Idealnie będzie pasować. Do niego powinny znaleźć się jakieś krzesła do jadalni jeszcze, także dajcie mi ich poszukać. Są również krzesła do jadalni. Różne warianty kolorystyczne są mega kijote. To mi się mega podoba akurat, więc fajnie można to sobie skomponować i dodać tutaj. Nowe, ogromne murale mogą robić jako jakieś... Nie wiem do czego by się mogły przydać, ale mogą, słuchajcie, robić jako jakieś właśnie rzeczy na ścianie, także mogą tak działać, jak widzicie, to one też są akurat piękne takie kolory i w ogóle wszystko mi się mega podoba, także to jest coś bardzo, bardzo fajnego i z tego co wiem powinna się znaleźć jeszcze dekoracyjna donica. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć. Mam nadzieję, że tak. Proszę bardzo, jest dekoracyjna donica, tak ona wygląda, różne kolory, różne warianty, też bardzo wielokolorowa, bardzo ładna. jeżeli chodzi o cały update, to jest tak naprawdę wszystko. Jestem naprawdę, powiem wam, zupełnie szczerze, zawiedziony, bo jakby nic się nie zmieniło. Ale do podsumowania przejdziemy sobie jeszcze za chwilkę, bo tutaj pojawiła się jeszcze taki, pojawił się jeszcze taki pop-up, który mówi o tym, żebyśmy sprawdzili aktualizację związaną z celebrowaniem miesiąca dziedzictwa hiszpańskiego. Nasz zespół właśnie pracuje nad nowymi potrawami, obiektami w trybach stwórz SIMA. Potrawami, obiektami i budowania. Głównym źródłem inspiracji jest e, dla nas różnorodność kultury pochodzenia hiszpańskiego. Poznaj e, szczegóły kolejnej aktualizacji gry postowej i dowiedz się czego możesz spodziewać się podczas celebrowania Miesiąca Dziedzictwa Hiszpańskiego w Stanach Zjednoczonych. Jak dowiedzmy się więcej, tak. Patrzcie na to, mamy specjalną jakąś stronę o tym święcie, także przeczytajmy sobie o co tutaj chodzi. Cześć Simomaniac, z okazji obchodzonego w Stanach Zjednoczonych Miesiąca Dziedzictwa Hiszpańskiego nawiązaliśmy współpracę z Somos EA, aby aby stworzyć nowe potrawy są, nie wiedziałem o tym, aby stworzyć potrawy w grze, elementy narzędzia stwórzima i elementy dostępne w trybie budowania inspirowane zróżnicowanymi kulturami pochodzenia hiszpańskiego. Poniżej znajdziecie pełną listę, zawiera ona wyjątkowy przepis na danie, które możecie przyrządzić sami. Uuu! I patrzcie, jest jakaś nowa tutaj ta altanka, nie wiem co to jest, ale tego też nie widziałem. Nie wiedziałem, że to jest. Także superanckie. Samos jej to jedna z naszych grup roboczych, której zadaniem jest zwiększenie różnorodności i inkluzywności i poprzez tworzenie kultury pracy. Mhm, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, co tutaj ciekawego. Um, nowy element narzędzi stwórz sima. Przepisy i przedmioty w katalogu budowania i kupowania. Jednym z nowych elementów narzędzia stwórz sima jest górna część obioru, zaprojektowana przez to Mistera, kartuna. Mm, kurka wodna. Także jak widzicie, mamy nowe obiekty. Grill, nowe potrawy z grilla. Zaraz to przetestujemy. Zewnętrzne dekoracje, ceramika, altana. Inspirowany znak obraz do ogródka. No, czyli mamy obraz, to prawda, ale altany jeszcze nie sprawdziliśmy. Także zaraz sobie sprawdzimy z powrotem. Kolorowe krzesła to prawda. Kapelusz mamy jeszcze na widzicie? Kapelusza też nie widzieliśmy. Także mamy kilka nowych rzeczy, które bym przegapił. Mamy również przepis na burgera. Także tutaj jest przepis, możecie sobie e, słuchajcie. Wykonać takowego. <gry> Natomiast my sobie spojrzymy jeszcze do gry, bo tam się jeszcze jednak coś zmieniło. Także idziemy sobie oglądać jeszcze, co się zmieniło w grze. Wracamy do naszej pani, bo okazuje się, że mamy nowe przepisy na tym specjalnym grillu co jest akurat super, że dostaliśmy nowe potrawy. Także chodźmy szybko i zobaczymy, czy ta altana jest. Zobaczymy, jak ona wygląda. Altana. Aha, nie jest podpisana jako altana, bo jak widzicie, nie mogę jej znaleźć. Liczę na to, że znajdę ją gdzieś w obiektach dekoracyjnych. Tutaj, oby. Niestety, e, szukam i nie widać nic takiego. Chyba, że w meblach jakoś to będzie, no raczej nie. No nic. W każdym razie, Altana jest, gdzie się da się znaleźć. Słuchajcie, tutaj też jej nie widzę. Ale mamy nowe potrawy Zobaczmy jak one będą wyglądać z grill Mamy hamburger, asado, chimi Choripan, nie, nie umiem czytać Także po, po hiszpańsku Także e, jak widzicie Są te, te potrawy, także weźmy sobie Pinchos, przygotujmy e, Bo to jest fajna sprawa A jakieś to są szaszłyki, okej, okay, z miąsa Także fajnie, fajnie Jak widzicie mamy takie rzeczy, fajnie, że tak coś doszło Bo to było dosyć potrzebne, bardzo ładnie to wygląda To mi się podoba, weźmy sobie jeszcze Zróbmy to może, jak to się Oto O, to kukurydza Super, to jest akurat mega fajne, mi się to mega podoba Zobaczmy jeszcze Asado Nie wiem, po prostu, o, jakieś tutaj są kiełbaski Jakieś tutaj są steki Także tak to wygląda Fajne, fajne, naprawdę fajne rzeczy Można tutaj stworzyć chimii Także to jest akurat bardzo Coś, co się przydało Bo potraw mieliśmy mało Co jeszcze jest ciekawego Robalo hot dogi, to nie stąd. Pollo Alabrasca, proszę bardzo. Ostatnia rzecz, już, którą będę gotował, stary, bo się podekscytowałem troszeczkę tą, tymi rzeczami do jedzenia. Także mamy piękne, nowe rzeczy, jak widać. Mimo tego, słuchajcie, że skóry, w sensie skiny w Simsach 4 nie zostały naprawione, niestety. Dostaliśmy jedną nową fryzurę. Podobno wstawiam, jeszcze widziałem na Twitterze, że jest druga naprawiona, chociaż ja nie widzę dużej różnicy. To mamy fajne, nowe rzeczy, te hiszpańskie. One są akurat bardzo, bardzo fajne i to jest na duży plus. Te rzeczy gdzieś można postawić. Fajnie będą się komponować w Sylwadoradzie również. Także to jest tak jak mówiłem na plusik. A czy jest na plus? No, zawiodłem się tym, że dużo zostało naprawione. Te włosy natomiast wyglądają fajnie, już nie są taką kluską, bo przypomnijcie sobie jak one wyglądały wcześniej. Nie mam jeszcze zdjęcia. Natomiast przypomnijcie sobie jak one wyglądały wcześniej, no to będziecie wiedzieć, że nie wyglądały zbyt dobrze. Teraz wyglądają dużo lepiej. O tych drugich włosach, no średnio bym powiedział, wyglądają, ale też nie są Złe także moja ocena ogólna to takie 5 na 10, myślę, że więcej, na więcej nie zasługuje ta aktualizacja fajnie, że dostaliśmy coś za darmo, ale nie, nie jest to nic wyszukanego, aha i jeszcze z tego co wiem, to dostana, dostała dodana słuchajcie, nowa muzyka latynoska jeżeli chodzi o radio, także to jest tyle jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy w Simsach dodane, także cóż, dziękuję wam teraz wszystkim już za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach do zobaczenia moi kochani, zostawcie łapkę, że wam się podobało wracam na YouTube także um, także mam nadzieję, że się, się cieszycie i cóż do następnego, do zobaczenia, widzimy się już wkrótce i pa pa!